ostatnio chyba na jakiejś akademii szkolnej. W auli było trochę więcej osób, ale wszystkich znałam, bo to była moja szkoła, więc się chyba trochę mniej denerwowałam. Ale ponieważ Mirek prosi, a Mirkowi się nie odmawia, to postanowiłam, że jednak coś powiem. Nie wiem, czy ja dobrze mikrofon trzymam i mogę słychać? Dobrze. Chciałam mówić z głowy, ale mam kartkę, więc jak coś mi się zapomni, to będę korzystała z tej kartki. Więc Mirek prosił, żebym powiedziała o roku z kodem w naszym domu. I to jest dosyć trudne, że tak powiem, przedsięwzięcie, bo kod dla nas oznaczał tornado totalne. Myśmy się w ogóle na to nie przygotowali. Byliśmy kompletnie zaskoczeni tym, że to wyszło tak, jak wyszło. I początki były bardzo trudne, bo to był listopad 2015 roku i Mateusz zachorował. Wtedy otworzył tą grupę i nie jadł, nie spadł, bez przerwy siedział przed komputerem albo rozmawiał przez telefon. W ogóle go nie było, że tak powiem, dostępnego w domu i byłam na niego wściekła. I na początku mi to się w ogóle nie podobało, bo znaczy jedyne usprawiedliwienie, jakie miał, to było takie, że i tak był chory, więc i tak się do niczego nie nadawał, tak? No i później przyszedł 12 grudnia, pierwszy duży marsz i wtedy zrozumiałam, że dzieje się coś wielkiego i że to jest poważna sprawa, że to już nie będzie zabawa na Facebooku, tylko coś z tego będzie. I wtedy złość minęła, bo też sobie uświadomiłam, że niejako nie mam wyboru, bo ja mogę z kodu wyjść, ale kod nie wyjdzie z mojego domu. Więc po prostu starałam się od pierwszego dnia mu pomagać w miarę swoich jakichś możliwości skromnych i godzić pracę zawodową, bo zawsze wszystko robiliśmy wspólnie do tej pory, z takich działań społecznych albo różnych innych, zawsze się wspieraliśmy we wszystkim. A kot stał się ukochanym dzieckiem Mateusza i pochłaniał wszystkie zasoby. Znaczy, dezorganizował totalnie życie domowe. Miałam poczucie, że straciłam w zasadzie wszystko. Przez dom się przewijali obcy ludzie. Dzieci nie jadły normalnych obiadów, tylko kanapki. Jak sobie same zrobiły, bo też nie zawsze się to udawało. A ja starałam się godzić pracę zawodową i pracę w kodzie i pomaganie. Dużą ulgą było to, kiedy w grudniu żeśmy ogarnęli kalendarz i zaczęliśmy wpisywać te spotkania, bo chociaż i tak Mateusza nie było w domu i tak, to przynajmniej wiedziałam, gdzie jest i co robi. Także to jakaś była duża ulga. Poza tym ten rok był takim rokiem strasznie skrajnych uczuć, bo doświadczyłam tak ludzkiej miłości ogromnej, dużego wsparcia od ludzi, wielkich przyjaźni, takich, że mam wrażenie, że to będzie na całe życie, ale i też bezgranicznej podłości. Takiej, co ścina z nóg totalnie. Że najtrudniejsze jest, słuchajcie, odpowiadać dziecku na pytania, bo my mamy 8-letnie dziecko, które chodzi do szkoły i wraca z tej szkoły. I pyta mnie na przykład, mamo, dlaczego tata niszczy Polskę? I powiem wam, że nie umiem odpowiadać na takie pytania. Znaczy muszę i staram się, ale jest to cholernie trudne. I jakoś staram się dawać sobie z tym radę. Czasami jest jeszcze gorzej. I pozdrawiam pana, który wrzucił nam zdechłego kota do ogródka. I życzę mu jak najlepiej, ale niech już więcej tego nie robi. I tak samo tego kogoś, kto nam zniszczył skrzynkę na listy na płocie, bo to naprawdę jest swego rodzaju utrudnienie, kiedy człowiek ma tyle rzeczy na głowie i jeszcze się musi takimi
zajmować nieprzyjemnymi rzeczami. Nie, na pewno, z całą pewnością nie był z Łodzi, to był jakiś nasz uroczy sąsiad, bardzo nam życzliwy na pewno. Tak w ogóle to nie chcę was zanudzać opowieściami, jak jest ciężko, że jak przykro znosić kłamstwa i tak dalej, bo to wszystko w zasadzie daje się wytrzymać z tego powodu, że mamy poczucie celu i sensu tego, co robimy. Gdzieś przychodzi taki moment, że to naprawdę przestaje mieć znaczenie. Nie ma znaczenia bałagan w domu, to, że się, nie wiem, Mateusz czuje samotny, czy że ja się czuję samotna, albo, nie wiem, że trudno na przykład jest zaufać nagle ogromnej liczbie ludzi, których się w ogóle nie znało, a którzy na to zaufanie się okazuje nie zasługują na przykład. I tak sobie myślę wtedy, że patrzę na ludzi i to jest naprawdę rzecz wielka, bo jak były wybory tydzień temu w Warszawie i weszłam na salę, tam było 800 osób około, to ja ponad połowę tych ludzi znam z imienia. Ponad połowę. Ja wiem, co oni robią, ja z nimi razem to robiłam. My się znamy. Z takiego codziennego jakiegoś obcowania. I tak sobie myślę, że wygrali ci, którzy się znają właśnie, którzy razem pracują i mam nadzieję, że u was też tak będzie, że wybierzecie ludzi, którym możecie zaufać, którzy w trudnej chwili podadzą rękę, bo działanie w kodzie jest trudne, naprawdę jest trudne. Wojtek Osobicki może coś o tym powiedzieć, tak? Bo tego doświadczył też. I myślę sobie tak, że to, że tu jest taka grupa ludzi i że nie ma kworum w pierwszym terminie, to tak naprawdę nic nie znaczy. Dlatego, że KOD to ludzie, którzy przychodzą na demonstracje i tych jest cała masa. Ludzie, którzy się zapisali do stowarzyszenia, to też nie jest tak, że to są wszyscy sami działacze. Część się zapisała tylko po to, żeby nas wspierać i płacić składki. A te same serce KODu, takie jądro KODu, to są ludzie, którzy tutaj są. To są ludzie, którzy działają, to są ludzie, którzy organizują protesty, organizują akcje, dzięki którym jest nadzieja, że my tę brunatną siłę, która się w Polsce niespodziewanie pojawiła, zatrzymamy. I to do końca. Dziękuję pani Magdzie Kijowskiej, to faktycznie bardzo wzruszające i takie od serca przemówienie.